Rdzenni mieszkańcy Nysy lubią odwiedzać nasze miasto. Przyjeżdżamy tu oficjalnie od 6 lat i jest coraz więcej ludzi. Nie mniej, ale więcej. W kasie Stefczyka nie odchudzimy Twojego kota, ale z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Sprawdź pożyczkę FIT RRSO 6,23%. Złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rdzenni mieszkańcy Nysy przyjeżdżają tutaj od lat. Od 2013 roku w sposób zorganizowany w ramach działalności Stowarzyszenia Pielęgnującego Pamięć o swoich korzeniach. Rozmawialiśmy o tym z Andreasem Kwasigrochem. Grupa byłych mieszkańców Nysy i członkowie ich rodzin co roku starają się odwiedzać to miasto. Przyjeżdżamy tu oficjalnie od 6 lat i jest coraz więcej ludzi, nie mniej, ale więcej. To dlatego, że młodsi są zainteresowani, skąd pochodzą ich rodziny. Seniorzy zainteresowali swoje rodziny, sami także starają się przyjeżdżać. Nasi ludzie mieszkają na stałe w Niemczech, ale chcą przyjechać na tydzień do Nysy i zobaczyć, jak miasto dzisiaj wygląda. I oczywiście w kolejnym roku znowu. W Niemczech tę tradycję podtrzymuje stowarzyszenie. Związek Ojczyźniany działa już od 70 lat i w ten sposób jednoczy byłych mieszkańców Nysy. Większość z nich mieszka w Hildesheim, ale ci, którzy osiedlili się gdzie indziej, komunikują się poprzez związek. Byli Nysianie mieszkają w Niemczech i tam są związani rodzinnie i zawodowo. Dla nich to podróż sentymentalna. Maciej Krzysik, pasjonat historii Nysy i twórca strony internetowej Nysa 1945, podkreśla, że oprócz relacji międzyludzkich, to także okazja do pracy badawczej. Udało mi się zaprezentować również materiały, które zdobyłem w archiwach. Chwile wzruszenia, także mieszkańcy, którzy pamiętają te tragiczne też chwile z marca 1945 roku, na przykład pożar katedry. Es ist weinen und lachen. Reakcje na obrazy z przeszłości są różne. Pojawiają się łzy wzruszenia, ale jest także radość. Są tutaj osoby, które są na przykład pierwszy raz od 1945 roku w Nysie, w swoim rodzinnym mieście, gdzie byli urodzeni. I dzięki temu, że pokazałem im to, jak wyglądało w 1945 roku, no, myślę, że udało się nawiązać taką fajną więź, która może skutkować choćby zdobyciem nowych materiałów, czy też historii z pierwszej ręki, bo musimy pamiętać, że te osoby pamiętają, jak to było. Wprawdzie były wtedy dziećmi, ale pamiętają na przykład właśnie ta ciekawa historia, gdzie pani opowiadała, że 17 marca wieczorem pamięta bombardowanie miasta i właśnie płonący kościół świętego Jakuba. Czy udaje się uwolnić od tej polityki historycznej przy takich kontaktach bezpośrednich? Tak, zdecydowanie. Państwo są naprawdę pozytywnie nastawieni do tematu. I bardzo fajnie się z nimi rozmawia, nawet na takie kontrowersyjne tematy. No wiadomo, różne rzeczy się tutaj działy, również bardzo tragiczne dla nich. I chociażby mam takie zdjęcie z ulicy Celnej, gdzie leży zabity żołnierz niemiecki. To naprawdę bardzo duże wrażenie na nich zrobiło. No ale jednak to jest historia, było, minęło. Tak jak sami mówią, żyjemy we wspólnej Europie i to jest nasze wspólne dziedzictwo. Niezależnie, czy jesteśmy Polakami, czy Niemcami. Die Nazis an den Macht gekommen sind. Część wspomnień jest bolesna. Płacz po 1933 roku, kiedy do władzy doszli naziści, przez co Niemcy utracili część swojej ojczyzny. Nysa uległa bardzo poważnym zniszczeniom wojennym. Miejsca, które po 70 latach wyglądają tak samo, to przeważnie zabytki. Sankt Jakobus, Peter und Paul. To głównie kościół Piotra i Pawła, kościół świętego Jakuba, zespoły klasztorne, rynek. Przeważnie te właśnie kościoły. Rzeka dalej jest ta sama, więc wiele rzeczy jest takich samych i takich, jak się pamięta. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań. Artykuły dekoracyjne i papiernicze. Produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy.